1816 roku Suwałki stały się siedzibą województwa augustowskiego. Był to początek najświetniejszych lat w dziejach miasta. Powstały wówczas nowe gmachy, świątynie, szkoły. Rosła też liczba mieszkańców. O Suwałkach zaczęto mówić, że są kolonią urzędniczą i przestały być kulturalną pustynią. W mieście pojawili się Żydzi, którzy w połowie stulecia stanowili większość mieszkańców. Szerokim echem w Suwałkach odbiły się wydarzenia powstań listopadowego i styczniowego.